Janek, pozytyw chyba po tym pierwszym poolimpijskim starcie jest taki, że wielu myślało, że może was trochę załamać to niepowodzenie i brak medalu w konkursie drużynowym, a tutaj nic takiego nie ma. Jesteście bardzo pozytywni i bojowo nastawieni do konkursów i do skakania. No tak, tutaj jak nie jeden, to drugi jest w stanie tutaj coś wywalczyć indywidualnie. Dzisiaj dobry skok drugi Kamila, dobre czwarte miejsce. Maciek też pokazał się z dobrej strony. Fajnie, fajnie. Z jakim nastawieniem jedziesz do Lahti? Lahti to taka polska skocznia, zawsze nam dobrze szło. No nie skakałem tam nigdy w Lahti, no ale nastawienie jest dobre, bo tutaj ta skocznia, to mogę powiedzieć o niej tyle, że to jest najbardziej upośledzona skocznia na świecie, na jakiej kiedykolwiek skakałem. To po prostu, ja tutaj nie skakałem, tylko się męczyłem. No gorszej skoczni na świecie jeszcze nigdy nie widzę. No ale twoje wyniki dzisiaj nie były takie złe. No nie były też rewelacyjne. Wydawało się, że drugi skok był dosyć dobry. Za progiem w ogóle nie miałem nardik, nie czułem. Także tutaj w drugim skoku trzeba było skoczyć i poprawić swoją pozycję, a nie spać jeszcze. Także no cóż, no trudno. Jak się gdzieś męczy człowiek na jakiejś skoczni, to nie jest w stanie tutaj skakać jakoś rewelacyjnie. Oby było tutaj w przyszłym roku lepiej, bo będą tutaj Mistrzostwa Świata. Życzę Ci tego i powodzenia. Dzięki. Dziękuję.